zastrzeliło 8 osób w USA. Nowe informacje o 19-latku FBI, sprawca strzelaniny w Indianapolis cierpiał na zaburzenia psychiczne. 19-letni Brandon Scott Hole, który zastrzelił w czwartek w nocy w siedzibie FedEx w Indianapolis 8 osób, cierpiał na zaburzenia psychiczne, poinformowało Federalne Biuro Śledcze. Hole był w 2020 roku przesłuchiwany przez agentów FBI po tym, jak jego matka zadzwoniła na policję, aby powiedzieć, że jej syn może popełnić samobójstwo z rąk policjanta. Tłumaczy się to jako postępowanie zmierzające do poważnego uszkodzenia swego ciała lub zgonu poprzez sprowokowanie organów ścigania do użycia śmiercionośnej siły. W marcu przed rokiem policja w Indianapolis, w stanie Indiana, umieściła Holego w tymczasowym areszcie psychiatrycznym. Z jego domu skonfiskowała strzelbę. Jak poinformował agent specjalny FBI w Indianapolis, Paul Keenan FBI, w kwietniu minionego roku Hole był przesłuchiwany przez jego biuro. Nie stwierdzono żadnej rasowo motywowanej ideologii i brutalnego ekstremizmu, i żadnego naruszenia prawa karnego, ale strzelby podejrzanemu nie zwrócono, wyjaśnił cytowany przez agencję Reuters Keenan. Zastępca szefa policji w Indianapolis Craig McCart powiedział z kolei, że napastnik, który był zatrudniony przez FedEx jesienią 2020 roku, został znaleziony martwy, najpewniej popełnił samobójstwo. Pytany, co zabójcę sprowadziło z powrotem do obiektu w czwartek w nocy, odpowiedział: chciałbym móc odpowiedzieć na to pytanie. Nie było żadnej konfrontacji z nikim, kto tam był, nie było żadnych zakłóceń, nie było żadnej kłótni. On po prostu zaczął strzelać na chybił trafił, tłumaczył McCart, dodając, że masakra miała miejsce w ciągu kilku minut, a w obiekcie było co najmniej 100 osób. Przeszukali dom 19-latka, wielu pracowników kończyło zmianę, przychodziło na nową lub miało przerwę na posiłek. Kilka osób zostało rannych, w tym 5, trafiło do szpitala. McCart powiedział, że śledczy przeszukali w piątek dom w Indianapolis, gdzie mieszkał Hole. Zebrali materiały dowodowe, m.in. komputery stacjonarne i inny sprzęt elektroniczny. Według policji ofiary śmiertelne strzelaniny to osoby w wieku od 19 do 74 lat. Wśród zabitych jest czworo Sikhów, których religia wywodzi się z regionu Pendżab na subkontynencie indyjskim. Funkcjonariusze organów ścigania nie ustalili jeszcze, czy powodem zabójstw była nienawiść rasowa lub etniczna. Według Gurindera Singha Khalsy, biznesmena i lidera lokalnej społeczności, większość pracowników w siedzibie FedEx stanowią Sikhowie. W Indianie mieszka ich ponad 8 tysięcy. Koalicja Sikhów z siedzibą w Nowym Jorku, uznająca się za największą w USA organizację tej społeczności do spraw praw obywatelskich, stwierdziła, że oczekuje od władz przeprowadzenia pełnego dochodzenia, w tym zbadania, czy uprzedzenie nie było czynnikiem wiodącym do masakry.